co wpływa na to, że możemy zdecydować się, aby ubrać pasek w talii. Czy jest to typ sylwetki, czy może to jest typ ubrania, a może to konkretny styl w modzie. Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Paski w talii kobiety właściwie noszą od zawsze. Z różnych powodów i z różnym skutkiem. Po pierwsze, czy są jakieś ograniczenia, które sylwetki powinny, nie powinny nosić paska w talii? Oczywiście, że tak. Powiedziałabym, że można to troszeczkę podzielić na pewne kategorie, ponieważ zanim opowiem o tych sylwetkach i kto może, a kto nie może nosić paska w talii, to powiem jedną rzecz. Możemy nosić paski w talii w różnych jakby stylach ubierania się, czy na różne sposoby z różnymi częściami garderoby, ponieważ taką główną opcją, gdzie możemy ubrać pasek w talii, to oczywiście sukienka. Sukienka może mieć już wbudowany pasek w talii, albo może być paskiem, który my dołożymy, żeby na przykład ją w jakiś sposób wytaliować, żeby ona nie była taka workowata, żeby zaznaczyć wcięcie w talii. Ale oczywiście, no i to samo może się toczyć kombinezonu, to niekoniecznie musi być sukienka. Ale czasem zdarza się, że używamy paska na takie ubrania, które są trochę zewnętrzne. Zimą zeszłego roku, czyli przełom 2018, no i teraz 2019 roku, pojawiły się na wystawach sklepów, czyli pojawił się taki trend, że paski były wiązane na płaszcze. Niektórym się to podobało, niektórym się to nie podobało, nie weszło to na pewno tak bardzo mocno na ulicę, ale też pojawił się z tym taki trend, który ja uważam, że jest bardzo fajny i tak naprawdę ten sposób noszenia paska w talii jest mocno przyporządkowany do stylu francuskiego, czyli do stylu takiego paryskiego, wtedy kiedy chcemy dodać sobie odrobinę nonszalancji. I co mam na myśli? To noszenie marynarki, która jest przewiązana paskiem w talii. Możesz zobaczyć teraz propozycję, które znalazłam na portalu internetowym Pinterest. I tam są takie właśnie propozycje, gdzie marynarki są spięte, przewiązane paskiem. Wygląda to bardzo ciekawie. Oczywiście nie muszą to być tylko marynarki, bo mogą to też być jakieś duże swetry, takie narzuty, poncza, które chcemy po prostu podkreślić sobie wcięcie w talii, troszeczkę jakby ścisnąć, żeby nie wyglądać jak, no, jak w namiocie, co tu dużo mówić. Ale też bardzo ciekawy sposób na noszenie paska w talii jest użycie, i tutaj też w takim zewnętrznym znaczeniu, czyli albo na płaszcz, albo na jakiś taki gruby sweter, w zależności od pory roku, czy nawet na marynarkę, użycie do tego takiej małej torebeczki na pasku, czyli tak zwanej nerki. Przewiązanie właśnie jej nie na biodrach, tak jak zazwyczaj się nosi, ale właśnie w pasie. I tutaj widzicie dwa takie przykłady, jeden na płaszczu, jeden na marynarce. I to też uważam, że bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Więc nawiązując do tego, że możemy nosić paski w talii albo na tych ubraniach wewnętrznych, że tak powiem, czyli na jakichś tunikach, sukienkach, kombinezonach, albo na tych zewnętrznych, czyli marynarkach, płaszczach i swetrach, narzutach, to mogłabym powiedzieć, że każdy z tych sposobów determinuje typ sylwetki, jaki może to nosić. I zacznę od tych takich najbardziej klasycznych, czyli na tych, które w większości przychodzi kobietom do głowy, czyli sukienka plus pasek. Przede wszystkim mogą nosić takie rozwiązanie, te sylwetki, które mają wciętą talię. I obojętnie, czy to będą sylwetki X, czyli takie klasyczne klepsydry, czy takie sylwetki S, czyli te pomniejszone klepsydry, czy to będzie sylwetka gruszka, która ma wcięcie w talii, czy sylwetka T, która ma wcięcie w talii, czy sylwetka E, która troszeczkę ma wciętą talię. Natomiast odradzam noszenie paska w talii i obojętnie, czy będzie cienki, czy gruby, bo są też takie i grubsze, i cieńsze rozwiązania, jeżeli chodzi o opaski, odradzałabym noszenie przy takich
sylwetkach, które są dosyć prostokątne, czyli nie mają wcięcia w talii, obojętnie jakim tam są kształtem, ale generalnie talia jest bardzo mało wcięta, noszenia pasków w talii, które są połączone z obcisłą, przylegającą sukienką czy kombinezonem. Z jakiego powodu? Ponieważ no, jeżeli ta obcisła sukienka, obcisła rzecz już opina, opływa, nie opływa, opina dosłownie, oblega tą talię i dodatkowo jeszcze damy ten pasek, to jakby tylko zaznaczymy, popatrz, nie mam wcięcia w talii, tu zwróć uwagę. Tutaj jakby pojawia się element biżuteryjny, że ten pasek jest taką biżuterią na tej sukience i zwraca uwagę, że ta talia jest po prostu prosta, no nie ma wcięcia tam ani troszeczkę, albo jest bardzo, bardzo znikome. Natomiast może się to przydać już nawet w przypadku sylwetek, które mają dosyć taką prostą talię, w sytuacji, kiedy mamy nie sylwetkę, tylko sukienkę, taką luźniejszą, czyli coś takiego, jak ja mam dziś, bo ja wiem, że może nie do końca widać, że ja mam dzisiaj sukienkę, no bo sobie siedzę, ale mam taką bardziej fruwającą sukienkę i mogłabym zastosować właśnie pasek, żeby ją wytaliować, żeby pokazać, słuchaj, popatrz, ja mam tutaj wcięcie w talii i właśnie je zaznaczam i u mnie to będzie podkreślenie wcięcia w talii, natomiast u osoby, która nie ma za dużego wcięcia w talii, no to ta sukienka zrobi się taka troszeczkę, no będzie taki efekt tego, niektórzy nazywają efektem bałwanka, natomiast bałwanka w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, że będzie udawała troszeczkę ta sukienka na ciele klepsydrę właśnie, tak wizualnie. Więc tutaj przy takich luźniejszych sukienkach, które można zbluzować, już jak najbardziej będzie można to zrobić. Sylwetki jeszcze, które absolutnie nie mogą nosić w takich pasków w talii, to te sylwetki, które mają bardzo rozbudowaną linię brzucha, czyli na pewno to będą sylwetki O, które mają, czyli jabłka, które mają wypełnioną talię po prostu tkanką tłuszczową. No i te sylwetki, które obojętnie, czy to będą klepsydry, czy H, czy jakieś Y, które będą miały duży rozmiar, a co za tym rozmiarem zazwyczaj idzie, to dosyć duży brzuch. Aczkolwiek to nie zawsze tak jest, bo czasami sylwetki są szerokie w ramionach, szerokie, mają pełne biodra, masywne nogi, ale brzuch mają proporcjonalnie dosyć płaski, no i na przykład do tego jeszcze wciętą w talię, wtedy jak najbardziej ten pasek w talii można zastosować. To, czego bym nie stosowała i tutaj chciałabym pokazać właśnie takie paski, które trochę przypominają, są na tyle duże, że one przypominają trochę gorset. Zwróćcie uwagę, że tutaj na tych dwóch sylwetkach, jedna sylwetka to taka sylwetka drobniejsza, szczuplejsza, taka modelkowa, a druga plus size. I muszę powiedzieć, że nawet jeżeli one obie, chociaż nawet ta plus size uważam trochę lepiej wygląda, wyglądają w miarę ok, to jednak nie wyobrażam sobie, żeby z takim paskiem w talii funkcjonować na co dzień. Nie wiem jak Ty, ale ja bym się z tym męczyła, żeby w tym siedzieć na przykład. A chyba, że tylko gdzieś idziesz, chwilę stoisz, robią Ci zdjęcia i idziesz dalej, to ok, ale chciałam zwrócić uwagę, że takie paski też się pojawiają. Więc jeżeli chodzi o noszenie pasków wewnątrz, to tak jak mówię, w przypadku bardzo przylegających rzeczy, te sylwetki, które mają wcięcie w talii, mogą nosić i przylegające rzeczy plus brak wcięcia w talii nie nosiłabym. Kolejna rzecz, jeżeli to jest taka luźna sukienka, fruwająca sukienka, którą możemy po prostu wytaliować tym paskiem, czyli ją ścisnąć w talii, to wtedy każda sylwetka może nosić, która nie ma rozbudowanej linii brzucha, czyli nie ma dużego brzucha. No mam nadzieję, że to jest jasne i że się tutaj nie za, że tak bym się wysłowiłam się tak, żeby to było dla Ciebie jasne. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o paski, to oczywiście rozmiar tego paska, wielkość tego paska, jaki on jest, czy on jest węższy, czy on jest szeroki. I czym to trochę jak z doborem biżuterii i wideo na temat doboru biżuterii, które zresztą się już pojawiło na moim kanale, znajdziesz link do niego w opisie tego filmu. Pasek jako biżuteria może być stosowany albo właśnie bardzo malutki, albo taki szerszy. I te drobne paski powinny być stosowane do drobnych sylwetek. Czyli jeżeli jesteś sylwetką E i chcesz w sukience czy w sweterku podkreślić sobie talię, właśnie użyć tego jako takiego zaznaczenia, trochę udania tego wcięcia w talii, to użyj drobniejszego paska, żeby on nie był za wysoki, za szeroki.
Natomiast jeżeli jesteś sylwetką krągłą, wysoką, w dużym rozmiarze, to wtedy no, używaj pasków, które będą odpowiednie do tego Twojego rozmiaru ciała. Kolejna rzecz, jeszcze kolory pasków, czyli takie zagadnienie, czy pasek powinien odcinać się kolorystycznie, czy wzorem, czy jakimś czymś charakterystycznym, jakąś klamrą od ubrania. Znowu wrócę do tego samego tematu, jak z przylegającą sukienką. Jeżeli mamy do czynienia z ubraniem, które jest na sylwetce, która jest szczupła, i ma wciętą talię, wtedy pasek może się odznaczać. Może być nawet żółty pasek na tutaj tej wzorzystej sukience, albo może być panterkowy pasek na marynarce czy kombinezonie, który jest w kwiaty. Może się jak najbardziej odznaczać. Natomiast cała reszta raczej powinna stosować paski, które są tonalnie zbliżone do ubrania, które nosi. Co w sytuacji, kiedy chcemy ubrać pasek na to ubranie zewnętrzne? No na pewno pasek po pierwsze powinien być dosyć gruby, ponieważ no, okrycia wierzchnie są dosyć ciężkie optycznie, więc pasek też powinien być szeroki i taki ciężki optycznie duży, żeby po prostu nie zginąć gdzieś tam w nadmiarze takiego płaszcza czy swetra. I tutaj mogłabym powiedzieć, że jeżeli podoba Ci się trend noszenia tych pasków w talii, ale może nie masz takiej idealnej figury, no to właśnie swobodnie możesz spróbować takiego trendu w przypadku dużego swetra czy w przypadku płaszcza. Jedyną sylwetką, którą tutaj też bym zdyskwalifikowała, jeżeli chodzi o noszenie tego paska, to oczywiście, nawet w przypadku tych okryć zewnętrznych, jest oczywiście sylwetka O. Ponieważ to jest sylwetka, która ma rozbudowaną linię brzucha i ona nigdy nic nie chce tam ozdabiać, nie chce przyciągać uwagi, a pasek będzie jednak zawsze przyciągnięciem uwagi. W międzyczasie pooglądałaś sobie kilka propozycji, część z nich była z portalu Pinterest, część ze sklepu Zalando. Te, które były z Zalando, oczywiście umieszczę też w poście na blogu, w którym będzie zamieszczone to wideo. Także jeżeli któryś z pasków Ci się spodobał i chciałabyś sobie dokładnie taki kupić, sprawdź bardzo proszę link z bieżącym wpisem na blogu i tam będą linki do tych produktów, oczywiście jeżeli tylko jeszcze będą dostępne w sklepie. Ja dziękuję bardzo za dzisiaj. Zapraszam na następny wideoporadnik. No i do zobaczenia.